Witajcie moi drodzy, właśnie jestem w drodze do inwestora, ponieważ dzisiaj rozpoczynamy realizację nowego magazynu energii oraz nowego systemu hybrydowo-wyspowego opartego oczywiście o urządzenia Victron Energy, o akumulatory Pylontek oraz oczywiście instalacji fotowoltaicznej opartej o system SolarEdge'a. Na ogół wiecie, że ja takie rzeczy wożę w samochodzie jak urządzenia do inwestorów. Natomiast z racji tego, że to jest naprawdę duża inwestycja, duży magazyn, absolutnie bym tego nie zmieścił, musiałbym kursować naprawdę kilkanaście razy. W związku z czym wszystkie urządzenia pojechały do inwestora kurierem, a ja po prostu jadę i zaczynamy realizację. Myślę, że w ciągu 3-4 dni to wszystko wykonamy. Także będę Was na bieżąco informował. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jestem już na miejscu, dojechałem, właśnie zaczynamy instalację. Piękna będzie tutaj instalacja magazynu energii. Zobaczcie, ile tutaj pójdzie akumulatorów. Naprawdę gigant. 142 kWh pojemności. To jest brutto. Faktycznie dostępnej 134,8 kWh. System będzie oparty o 3 falowniki Victron Energy Quattro, każdy 15 kV, czyli 12 kW mocy czynnej ciągłej i wszystko zintegrowane w układ trójfazowy, dzięki czemu będziemy mieli system 45 kV, czyli 36 kW mocy czynnej. Przechodzimy na off-grid, budynek będzie odcięty od sieci. Praktycznie powinno się udać to zrobić całorocznie, natomiast oczywiście czas nam pokaże, jak to wygląda. Tutaj z racji tego, że naprawdę jest to duży system, zobaczycie nowe twarze. Chłopaki nam przyjechali pomóc montować, bo po prostu my już nie wyrabiamy z ilością tematów, które realizujemy, także musimy zespoły podzielić i realizować na kilka różnych frontów, bo jest tego tak dużo. Za co bardzo Wam również dziękuję, bo wspieracie w ten sposób rozwój odnawialnych źródeł energii, przechodzenie na off-grid, odłączanie się od sieci i tak naprawdę nowoczesną infrastrukturę smart grid. Tutaj na budynku mamy istniejącą instalację fotowoltaiczną opartą o 2 falowniki. Natomiast docelowo tutaj oczywiście po zainstalowaniu magazynu będziemy te falowniki wymieniać. One będą zdjęte, a w ich miejsce oczywiście zainstalujemy system SolarEdge o mocy 17 kW i łącznie będzie 18 kW paneli fotowoltaicznych. Ta część, która jest, czyli 10 plus 8 kW nowych. Oczywiście do wszystkiego musimy dołożyć optymalizatory mocy, tak aby to wszystko mogło pracować w jednym systemie. Po czym to wszystko zintegrujemy oczywiście z systemem Victron Energy. Zapraszam do oglądania. Patrz, jak ładnie dziurki oznaczyłem. O kurczę, no perfekcja, powiem Ci. No, tylko tam... Ideał. Włącznik jest na dole. Tak, żeby przypadkiem jakiegoś kabelka nie trafić, bo tutaj włącznik, to będzie może kabelek. A u góry? Kalibracja. Nie ma. Nie ma, czyściutko. No to dobrze. Absolutnie, bo
nie. Ale bydle. Zobacz, no kurczę, no zobacz, no. On go zamówił, nie wie. Nie, nie. 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 Ty nas ubezpieczaj tu od dołu, nasz nam po prostu dawaj to od dołu. No ja sobie tego nie. A nie, 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 no tylko masz. Dobra. To jest tak ciężkie, że jak tak. Jeszcze? Zmieści się, nie zmieści się. Nie zmieści się. Dobra, dobra, ja trzymam. Masz. Czekaj, kurde, ta rurka. To będzie pierwsza. No dobra. Ready? Ready, go. O kurwa, przejdzie, bo mnie przewróci. Może tak było i na świecie. Obie nie serwo. Czekaj, ja już jestem tutaj. Czekaj. Trzymam. Odsuń go, bo ja nie mam... Lekko w dół, Grzesiu, w dół. O. Pomiędzy uszy. No kurwa, nie wiem. No kurwa, co jest? No. Weszło? Nie, trochę niżej, trochę do końca to jest. Co to jest? Nie, 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 dobra, skoczyło, a gdzie u ciebie? Nie, nie wskoczyło. U ciebie nie skoczyło? Trzymaj się. No, trzymaj. No, trzymaj. Gdzie ty mogę? No, między ucho. Okej, między uszy. Ucho musi być na zewnątrz. No, mówisz, jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej musi iść. No, na mnie do mnie. O! A tu ty to mały. No! O! Teraz, proszę. Górę, dobra, wisi, wisi. Wisi, wisi, na pewno. Dobra. Kurde, góra jest już. Jak widzicie, jakoś się udało to powiesić, ale nie było łatwo. Są tak ciężkie te piętnastki, no ale już są, na swoich miejscach. Lecimy za chwilę z korytami i na dzisiaj fire round. 11, no to jest 5,5. Dobra, to lecimy z tymi, z uchwytami do koryta, nie? Inna robota. Tak, dobra, dobra, jak to. To po to, nie? Tak, tak, tak. Odwrotnie, bo tam jest włączenie. Aha, to jest włączenie, dobra. Dobra. Teraz. Skręcimy chociaż śrubkę tutaj włożę. Bo to nie wiem, czy to chyba się nie ucieknie za was. Weź to. Dobra. Nie wchodzi śrubka. O, te są za duże. Teraz to nic nie będzie kręcić, to się nie podnosiło. I zaczynamy drugi dzień prac. Bierzemy się właśnie za kable, za zarabianie i szykujemy się do ich układania. Taki jest pomysł, żeby i to chyba wyjąca tylko na plusy. Wejdziemy tutaj z inwerterem. Prosto i tutaj robimy takie łuski pojedynczymi i tu bym chyba akumulatorów tych wyjdziemy. I Bartek, jak zwykle w swoim żywiole, nie. Klasycznie. Ja wam zaraz pokażę. Co dzisiaj psujesz? Pokaż. No ja dzisiaj robię tutaj, tu będzie tak.
z inwerterów będą wchodzić przewody 2x95 na fiuzy. Aha. 500 amperowe. I potem będą tutaj zebrane na busbarze. To jest jakby potencjał dodatni i tu dalej potem na akumulator. Na akumulator już, no i super. Więc w szafach zbierzemy też akumulatory na jeden taki duży busbar i połączymy z tym busbarem. Super. I tak to będzie. Tak to będzie, dobrze. No i teraz tylko tu zacisnąć. Jakbym miał siły, to bym tutaj... Palcami się nie ścisnął. To bym ścisnął palcami. Da. A potem wziął termokurczkę i tak rozgrzał ręką. Tak, i mi się tak ładnie zawulkanizowało. No. Może masz takie moce? Jak montowaliśmy, słuchajcie, jak montowaliśmy panele fotowoltaiczne, to marzyliśmy o tym, żeby nasze dzieci, jak już ewolucja nastąpi, to miały zamiast palców ampul, żeby im wyrastał. O, właśnie. I wtedy właśnie. Panel jest i tylko palcem, nie trzeba zawsze się zgubić gdzieś w kieszeni. Dokładnie, wypalić. Dokładnie. To już jej ostatnie tygodnie. Już wypływa olej. Tak, jeszcze z 5 magazynów i będzie nas stać na elektryczną, nie? No i jak zawsze, słuchajcie, leci krawędziówka, żeby zabezpieczyć przewody przed uszkodzeniem się podczas przekładania i ewentualnego późniejszego użytkowania. Ewentualnego użytkowania? Ewentualnego użytkowania, tak jest. A Marcin leci z rozdzielniczką. Tak będzie wyglądała część AC do tego magazynu. Rozłącznik 1.02, zabezpieczenia. Czy coś pominąłem? No jeszcze złączki. No ale to oczywiście. A i licznik. Licznik trójfazowy. Tak, żeby nam elegancko pokazywało, co się dzieje od strony ewentualnej sieci. Ewentualnej, tak. A tu montujemy sobie szafy już pod magazyn energii. Takie raki 600x600 wysokie, bo tu będzie dużo akumulatorów. Paweł, a ty pracujesz przy Wiktronie, przy szafach, czy w wulkanizacji? Bo, nie wiem. Bo takie dźwięki wydajesz, po prostu powiem ci, jak koła przykręcasz. Mój pit stop trwa 15 minut. No właśnie. Marcin, czy ty teraz będziesz działać? So satisfying.
Nie powinienem założyć jeszcze, ale... Przesady. No to już takie nawet w... Thank you.
To się okaże. Nie no, płacz. Jest to nagrane jak nie było? Jest. Zobaczmy. Nie było? No. Hub był. Super. A ty nagrywasz, tak? A, tak. Super. I mamy magazyn energii 142 kWh, dostępnej 134,8, 40 akumulatorów Pilontech US3000C. Właśnie trwa konfiguracja systemu. Robimy pierwsze uruchomienie. I nalepianie nalepek. Tak jest. I nalepianie nalepek. Proszę. Do rozdzielnicy, tak jest. To jest przełącznik 1.02. Żeby móc ominąć system. Super. Jest fotowoltaika, jest agregat, tak bardzo jest. Mocnej mocy, słusznej. Tak jest. Synchronizacja z siecią. Matko jedyna. Wrong plate rotation. Zaraz się okaże. Marcin, zapytaj się. Synchronizują. Ale tu będzie łatwiej przechodzić. Choć oni tak powinny załapać, nie? Załapały. Ok, i mamy tutaj grid się pojawił. O, już ciągnie. Kluczyk zabieram, bo kto to wie. Oczywiście. Jacy tu ludzie chodzą. Tak jest. Moi drodzy, instalacja przebiegła pięknie, sprawnie, wydajnie. Mamy czwarty dzień prac. W zasadzie zakończyliśmy już te prace i w tej chwili ładujemy akumulatory, tak aby wszystkie ogniwa zostały zbalansowane tak jak potrzeba, żeby tutaj wyrównać poziomy napięć. Po czym będziemy przełączać domy, czy teraz różnego rodzaju testy będziemy wykonywać, pełnego obciążenia systemu, także też zapraszam jeszcze do zobaczenia, co się będzie działo i jak to tutaj właśnie ładnie funkcjonuje. No i słuchajcie, kolejny dzień prac. Fotowoltaika w trakcie montażu. Za chwilę wam to pokażę. No i tak jak widzicie, właśnie chłopaki tutaj kończą mocowanie paneli po ich wcześniejszym zdjęciu. Dlatego, że na tej starej części instalacji, która tu już wcześniej istniała, musieliśmy dołożyć właśnie optymalizatory mocy SolarEdge'a pod każdym modułem, ale dzięki temu, że zostało to właśnie zrobione, to taki cień, jak widzicie, od tego komina na przykład, czy od drzew, które są tutaj w pobliżu, nie wpływa na pracę tej instalacji. Poprzednio było tak, że niewielki cień wyłączał cały łańcuch i oczywiście instalacja nie pracowała, a w tej chwili co najwyżej nie pracuje nam jeden wybrany panel, który będzie przysłonięty, czy który będzie zacieniony. No a tutaj już widzicie niejako efekt finalny, czyli zarówno starą instalację, jak i tą część, którą dołożyliśmy właśnie u inwestora, czyli no praktycznie całe dostępne miejsce jest już wykorzystane, zarówno od strony południowej, jak i od strony zachodniej. Na wiatach też zostały właśnie dołożone tutaj moduły fotowoltaiczne. No i dzięki temu ten budynek może być całkowicie off-grid, ponieważ no, jak dobrze wiecie, do tego typu instalacji po prostu tych paneli musi być dużo, inaczej po prostu to bycie w off-gridzie przez cały rok no, jest utrudnione i często staje się niemożliwe. A teraz tutaj właśnie został podłączony agregat. Tak wygląda to funkcja na serbo. I będziemy go włączać i zobaczycie, jak fajnie wystartuje i jak Wiktor zacznie ładować akumulatory. Przekaźnik, na razie ręcznie. Załącz. No i jak widzicie, agregacik poszedł. Mamy tutaj Himonze 26 kW trójfazowy. I właśnie po odpaleniu
Zaraz zacznie ładować magazyny energii. Lecimy pełną mocą. Za chwilę usłyszycie zmianę tutaj dźwięku, bo wejdzie na pełne obroty, na pełną moc. I w razie czego w zimie, o, właśnie się to stało. Ale dzięki temu właśnie w zimie, kiedy fotowoltaika daje niewiele energii, kiedy jest mało słońca, a magazyn z jakiegoś powodu będzie niedoładowany, logika, którą tutaj utworzymy u inwestora do zarządzania wiktoronami i zarządzania agregatem, spowoduje, że on się przy odpowiednim poziomie naładowania akumulatorów uruchomi, oczywiście z podziałem na dzień, noc, na to, czy jest ciśnienie nocne, czy nie, tak żeby nie przeszkadzać sąsiadom i jednocześnie w odpowiednim momencie będzie wyłączona, tak żeby też zostawić miejsca na ewentualne doładowanie w przypadku, kiedy w kolejnym dniu na przykład mielibyśmy już ładną, słoneczną pogodę. Agregacik sobie pracuje. Tu może Wam pokażę jeszcze, jak to wygląda. Wyciszony. Także bardzo ładnie się zachowuje. I właśnie ładuje nam nasz magazyn. No i zobaczcie, jaki tu mamy magazyn energii. 40 akumulatorów w szafach rakowych. Coś pięknego. Właśnie się w tej chwili ładuje. A nie zgadniecie, jakie mamy obciążenie infrastruktury i obciążenie domu w tym momencie. Serwo pokazuje nam 33 kW na wyjściu. Zaraz Wam to pokażę. To jest nieprawdopodobne. I ten system to ciągnie wszystko. To wszystko działa. A za chwilkę przełączymy się na pełny off-grid i zobaczymy, czy nasze quattro to uciągnie. Zobaczcie. Obciążenie 33,8 kW. Z grida 28. To, co widzicie na minus, na PV inwerter, to jest od strony licznika, pompa ciepła, jacuzzi włączone, pozostałe systemy. I teraz wypadałoby chyba pojechać z grida, prawda? Znaczy odłączamy sieć. Ach, chyba sobie zamknąłem szafeczkę. O. Uwaga. Zrzucałem mu w tym momencie AC in. I proszę, przełączył. Zaraz zniknie grid. I lecimy w tej chwili na 34 prawie kW z baterii. Nasze quattro nawet nie miałknęły. Przełączyły pięknie cały system i jesteśmy na pełnym zasilaniu z magazynu energii. Wszystko się pięknie tutaj, baterie się rozładowują w tej chwili bez najmniejszego problemu. To jest właśnie potęga i moc Wiktrona i tych rozwiązań, które wszystkim Wam proponujemy i gorąco polecamy. I najważniejsze, że trzyma 230 V przy takim obciążeniu na każdej fazie. Trzyma stabilnie i nic się złego nie dzieje. Rewelacja. Pełny off-grid. Moi drodzy, jeżeli Wam się podobało, a zakładam, że tak, bo takiego systemu to jeszcze nie widzieliście na tym kanale, to wiecie, co macie zrobić, prawda? Łapy w górę. Jak najwięcej, komentarze, liczne subskrypcje i oglądajcie oczywiście kanał dalej. Niech to się rozwija i oczywiście wszystkich, którzy są zainteresowani tego typu systemami, zapraszam do współpracy. Piszcie maile, zadawajcie pytania, będę odpowiadał, będziemy realizować. No, moi drodzy, instalacja skończona. Trwało to trochę, tydzień pracy, ale działa. Wiktron pokazał wszystkie swoje możliwości. Współpracy z agregatem, z fotowoltaiką, z siecią publiczną. Funkcjonuje jak zwykle rewelacyjnie. Marcin, powiedz, czy tak jest faktycznie, czy... Tak jest, tak jest. Nawet mało tego, że współpracuję, też się steruję tym agregatem. O właśnie. Możemy dowolną logikę ustawić, tak, jaka tylko jest niezbędna do zarządzania tym. I słuchajcie, ja myślę, że tak jak większość tych filmów, ten też Wam się bardzo podoba, więc bardzo proszę o komentarze, łapki, subskrypcje. No i oczywiście, jeżeli chcielibyście tego typu instalację u siebie, off-grid. Bezobsługową instalację, bo tak. Bez czynności żadnych serwisowych, no czasami trzeba dolać paliwo do agregatu. No to wypadałoby tak, dokładnie. Jedyna czynność. Natomiast tego typu instalacje robimy je coraz większe, coraz więcej tych instalacji w Polsce. Więc jeżeli tylko byście chcieli coś takiego, piszcie, dzwońcie, na pewno pomożemy, wykonamy, będziemy świadczyć pełny serwis, wsparcie dla Was, bez ograniczeń, także każdą logikę tutaj zaszyjemy, skonfigurujemy. Systemy, jak widzicie, są perfekcyjnie wykonane i staramy się tylko coraz to lepiej je wykonywać,
oczywiście słuchając waszych wskazówek, informacji, które nam podajecie i jakby sugerując się też tym, czego od nas wymagacie. Także bardzo wam dziękujemy za obecność, za oglądanie tych materiałów i zapraszamy na kolejne. Cześć! Na razie.